I właściwie jutro mam zamiar coś na ten temat powiedzieć, ale może też nie wszyscy będą, więc króciutko chciałem coś jeszcze dodać. First, I have to say przepraszam, because I have much more in my mind to say about that wonderful book. Ponieważ miałem na myśli, żeby więcej powiedzieć na temat tej cudownej księgi. Normally when we go here with the car, kiedy tutaj przyjeżdżamy samochodem, we only speak German. Cały czas mówimy po niemiecku. Nagle muszę zmienić myśli, teraz jestem nieraz taki zmieszany. And then I say some, better say nothing, not a wrong word. Than a wrong word. Lepiej powiedzieć mniej niż jakieś złe słowo. Then my dear brother told me something about say something of evangelistic work. Czyli poprosiłem brata, żeby coś na temat z pracy ewangelizacyjnej powiedział. I can only say I have not so big heart of love for the people. You. Me. Yeah. Mogę powiedzieć, że nie mam tak wielkiego serca dla ludzi. But I had a good privilege to work with a brother who had a big heart and to learn a lot of him. It is a brother of William Liese. Brata Bernarda Lisego, który ma wielkie serce dla ludzi i właśnie o nim mogę coś powiedzieć. And with him I worked for years together. I razem pracowaliśmy przez lata. And we were in really interesting situations. Byliśmy w różnych ciekawych sytuacjach. And one situation will show what happens in Berlin. Jedna sytuacja zdarzyła się w Berlinie. I call for myself, Berlin is a capital of ungodless, godless people. Sam dla siebie to mówię, że Berlin jest stolicą bezbożności. A capital of homosexuals. Jest also, stolicą homoseksualizmu też. And I remember we visited a young girl. I odwiedziliśmy pewnego razu młodą dziewczynę. Kreuzberg, in Kreuzberg now I live about most of people of from Turkey and Arabia. I w tej dzielnicy właśnie, czy w tym mieście żyje większość ludzi z Turcji i w ogóle z krajów arabskich. And we visited a girl who in former years came to the children meetings for. I odwiedziłem tam dziewczynę, która po prostu kiedyś uczestniczyła w spotkaniach dla dzieci prowadzonych przez zbór. She lived in the bottom floor. Ona w bottom floor? Bottom floor, cellar. Aha, czyli w piwnicy. Dark and wet. Ciemno i mokro. We came in and we saw only naked people on the wall. I widzieliśmy tylko nagich ludzi na ścianach. That is what the Bible calls, what people call love when they think about love. To jest to, co ludzie nazywają miłość, kiedy myślą o miłości. She lived with her friend there. Ona żyła tam ze swoim chłopakiem. We came to invite her to the living God. I zaprosiliśmy ją, żeby przyszła do żywego Boga. And to true love. I poznała prawdziwą miłość. And she said hello and how are you? No i przywitaliśmy się. And we invited her and she said, you see my sad situation? I ona mówi, widzicie moją smutną sytuację. And then he pointed to the corner and said, sometimes I'm sitting there in the corner. I ona wskazała na róg tego pokoju i mówi, widzicie, czasem tam siedzę, w tym rogu. Take my head in my hands. I biorę głowę w swoje ręce. And then I'm sitting here singing, whispering the song. I sobie tak szeptam pieśń. Bóg jest miłością, miłuje mnie. Yeah, sorry, yeah. And in the darkest situations, i w tej ciemnej the light of God's love can bring, i w takiej ciemnej sytuacji, jak gdyby to światło czy ta miłość Boża świeci. When another situation, left time, the second small story. I teraz inna krótka historia. When went with my wife for long distance for holidays with the children. I pewnego razu wybrałem się z żoną w daleką podróż z dziećmi. We came to a playground. To what? Playground. Aha, na boisku byliśmy. And children were there singing songs, like I don't know, Michael Jackson or something. I dzieci tam śpiewały piosenkę, jakąś, coś w rodzaju jakichś tam przebojów Michaela Jacksona czy coś. Children, you don't know other songs like that? I pytam tych dzieci, nie znacie innej piosenki? I said, what kind of song? So I will show you some. I mówi, a jaką na przykład?
And we sang some songs. Jest mi Boszem, miłuje mnie Kupit. Bóg jest miłością, miłuje mnie. Wonderful, yes. And so we started. And we sang a lot of songs. Tak zaczęliśmy i też inne pieśni zaśpiewaliśmy. Każdy dzień z Jezusem jest słodszy niż miniony dzień. The children, we won the hearts of the children of the small village. I te dzieci no, były bardzo szczęśliwe z tej wioski. And they came for a supper. I przyszły na kolację do nas. And they came for breakfast. I and potem for na śniadanie. Lunch and for supper. I na obiad, potem znowu na kolację codziennie. One day we sit at a room. We had our own children and a lot of other children from. I mieliśmy w tym pokoju nasze dzieci i wiele, wiele innych dzieci. And one boy said. Jeden chłopiec powiedział. You have more place. For another boy? Oh yes, we said we have. On mówi, czy masz jeszcze miejsce dla innego chłopca? Outside my friend is there. I mówi, mój przyjaciel jest na zewnątrz. Let him in? To mówi, to zaproś go. And another one came in. I jeszcze jeden wszedł. And he said. I powiedział. When he entered the room of the kitchen, he said, please don't laugh about me. I powiedział ten chłopiec, nie śmiejcie się ze mnie. But my parents want to divorce. Ale moi rodzice chcą się rozwieść. And then he started weeping. I zaczął płakać. And then I heard the story of the boy. And what? I heard the story of the boy. Aha, i wtedy usłyszałem historię tego chłopca. Later, and he told me his mother found the father with another wife in bed. Jego matka została ojca z inną kobietą w łóżku. And so they said, there's no chance for our connection. Czyli no, powiedziałem, że wszystko skończone. We have to go. We're separated. I zamierzali się rozwieść. You live there, I live there. Ty będziesz żył tu, ja tam. And for the son, they had no place. I dla tego syna nie było miejsca. No, they said, okay, you can live with his grandma. I wtedy on powiedział, będę żyć z babcią. And his grandma now had cancer. I teraz ta babcia ma raka. And was nearly to death. I prawie już była bliska śmierci. When we first met him. Kiedy go spotkaliśmy pierwszy raz. He came really every day to us. I codziennie do nas przychodził. And we had only 3 weeks in that place. Mieliśmy tylko 3 tygodnie w tamtym miejscu. On the border to Holland. To była blisko granicy z Holandią. Tylko 3 tygodnie w tamtym miejscu. The last night when we were invited with fellow Christians. I tam byliśmy zaproszeni przez współwierzących. And we came home and we had a small bouquet of flowers in front of our home entrance. I mieliśmy tam przy wejściu taki bukiecik kwiatów. He went across the pastures and collected some flowers for us. This boy. I ten chłopiec po prostu nazbierał dla nich taki bukiet kwiatów. And he wanted to show the love for us. I chciał okazać nam miłość. And from next day we had to go. I następnego dnia musieliśmy odjeżdżać. I took him in my car. We prayed together. Wziąłem go do samochodu, modliliśmy się razem. And we said farewell. No i powiedzieliśmy sobie żegnaj. I've never seen him again. Nigdy już go później nie widziałem. But I found a lot of instances like this. Ale wiele takich przypadków przeżyłem. This world speaks a lot of love. Ten świat mówi wiele o miłości. And they mean sex. I ma na myśli miłość cielesną. And we know the one who gives love. A my mamy takiego, który okazuje miłość. And like this boy, there are millions on this earth. I na tej ziemi są miliony takich ludzi jak ten chłopiec. In Wieruszów. W Wieruszowie. In Grabowie. Grabów. And Stradomia and other places too. And so the Lord says, okay, go into the world. I proclaim this wonderful love for the people. I po prostu idź do świata i powiedz o tej miłości. That's what we have to do. To jest to, co mamy czynić. Yeah. Maybe God willing tomorrow. Jeśli Bóg pozwoli, jutro będziemy kontynuować.